Witam z ośnieżonego skansenu chorzowskiego. Dzisiaj będziemy się zajmowali dość ciekawym tematem. Mianowicie, każdy region ma swoje własne świąteczne tradycje. Zbliżają się święta Bożego Narodzenia, więc tymi tradycjami będziemy się zajmować. Głównie właśnie w Beskidzie Śląskim czy też Żywieckim. Tamte tradycje są najbardziej uwypuklone. Pokażę wam. Takie dziwne chłopki, wyglądające dość tak egzotycznie. O, słyszycie też? Orkiestra się kolejna przygotowuje. To są tak zwane jukace. Tradycja żywiecka, Beskid Żywiecki, tamte strony. Już wam mówię, czemu musiałem aż tu przyjechać, w sensie tylko tu. Że musiałem gnać do żywca. Ta tradycja normalnie, nie tutaj w skansenie, odbywa się, uwaga, 1 stycznia o 5 rano. Więc aż tak szalony nie jestem, żeby o 5 rano gnać do żywca. A ty mogliście ich zobaczyć. Jest to bardzo, bardzo stara tradycja. Te stroje wyglądają naprawdę egzotycznie. Mogłoby się wydawać, że trochę jak z Rio de Janeiro, takie właśnie karnawałowe. Okazuje się, że nie, że w żywcu w Polsce też mamy tego typu stroje. Stara tradycja, piękna. Fajnie, że są chłopaki, które cały czas jakby chcą ją kultywować, nie? Czy wiecie, ale tradycja choinki w Polsce pochodzi z Niemiec. Już dokładnie nie pamiętam, w którym wieku, za chwilę wam tutaj pokażę. Tam widzieliście właśnie tak zwane pajączki, czyli takie ze słomy i z bibuły robione ozdoby. I to właśnie jakby było zastępstwo choinki. To, moi Państwo, była, w sumie nie wiem, czy grupa, nieważne, po prostu orkiestra taka beskidzka z Wadronia, tak mi się wydaje, z Wadronia, jeżeli tak to się odmienia, to tak. No widzicie, bardzo fajne kultywowanie tradycji, głównie osoby młode, mniej tych starych. To jest ciekawe właśnie, że młodzi tak chętnie angażują się w odnowienie tej tradycji. Bardzo Wam dziękuję za ten odcinek, mi się wydaje, że było ciekawie, fajnie. I tyle. Widzicie, kolorowe stroje, muzyka, świąteczne zwyczaje Polski. Dziękuję wam bardzo, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!